Halo widzowie, nie mogę uwierzyć, że to mówię, ale zwiedzamy starego Skyblocka. Wy możecie zostawić łapkę w górę. Ja jestem pan Burzak, ktoś mnie nie zna albo coś, może mnie kojarzy właśnie po tym świecie. O kurde, no ja tutaj sam nawet dawno nie byłem. No z 4 lata myślę, że tutaj mnie nie było, może 3, no może no, tak, 4 lata mnie około tutaj nie było. Okazało się, że mam na PS5 sobie skonwertowałem ten świat i okazało się, że mam w chmurze. A kiedyś mówiłem na odcinku, że ja go usunąłem i tak dalej. Znaczy, że się sam usunął. Ogólnie, jak już mówiłem, możecie zostawić suba. Tu mamy jakieś konie. Ja, mi się wydaje. A, to były samochody. To były samochody. Patrzcie. Lamborghini 150, 100 staków. I można było se koniem jeździć. To było dobra. Znaczy, ja wiem, czy to taki Lamborghini. Ja powinienem to dopasowywać bardziej do prędkości. Bugatti Veyron 80 staków. Bugatti jest w ogóle szybszy od Lambo, to nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, tu był sklep, jak już by ktoś nie wiedział, tak totalnie nie oglądał. Sklep z autami, tak, tutaj jest sklep z autami. A tutaj mamy Enchant, jakby ktoś sobie chciał. Ogólnie w ogóle sklep z samochodami to ten. Niby można było ukraść to, ale mi się właśnie, kurde, ten świat najlepiej kojarzy. To było pierwszy taki ala Skyblock i naprawdę najlepiej mi się tutaj. Ja w ogóle byłem chyba w trakcie tworzenia koni, jak mi się ten świat. Jak wyszedłem ze świata i później już nie mogłem wejść. Napisał, że świat się uszkodził i że nie mogłem wejść. I pamiętam, nie wiem, czy ktoś pamięta takiego gościa jak Angelino, on chyba miał. On właśnie też miał takie błędy z tym, ale okazało się, że właśnie na chmurze mam ten świat. Dobra, bo ja tutaj tylko i wyłącznie opowiadam. Dobra, tu jest generator kobla. Tu jest wejście do Endu. Tu jest właśnie, co tu jest, by się ktoś zastanowił. Czyli co to. Aha, to jest generator kobla. I tu go można było fajnie sobie niszczyć. Pamiętam, że chłop wszedł na mój świat i powiedział, że mogę mu. Że może mi zrobić właśnie coś takiego. Tutaj mamy system, gdzie jak wrzucimy jednego cobblestone'a, to mi zmieni na ten, na emeralda. Nie wiem, czy ten system jeszcze działa na tej wersji, chociaż chyba redstone'em się nic nie zmieniło. Możemy to sobie sprawdzić. To się daje tutaj. I to mi zżera i co? I gdzie mi to da? Tutaj? Czy co? Jeden cobblestone, jeden emerald. Chyba, że mi zaraz wyrzuci to, jak to zeżre, nie? Zobaczymy. Możliwe też, że już to nie działa, że to jest aż tak stare. Chociaż mi się nie wydaje. Zobaczymy. A wy możecie przez ten czas, jeżeli jeszcze że to się robi, to zostawić łapkę w górę, bo nagrywam z PS5. Myślę, że spoko. Że odwiedzamy też takie stare światy. O! I tu mi teraz daje emeraldy. I to kurde działało, nie? I to jest totalnie sztosowe. Bo ludzie totalnie mieli łatwiej. Na przykład na takie auto to idzie łatwo strasznie zarobić. Jak ktoś miał jeszcze spoko kilof. Se zrobił dobrą koblarkę u siebie na działce. Znaczy, no, ludzie tutaj bardziej pod domki grali. Patrzcie, ile tu domków jest. Jeszcze będziemy to odwiedzać później. To jest mój domek. Kurde. Mocne to było. To albo to było Mafii, z tego co pamiętam. Albo Lisa, nie pamiętam. Kurde, no, to już tak dawno było. Naprawdę. Dobra, zaraz sobie odwiedzimy wszystko. No, jak widzicie, chyba ta. No, 64 emeraldy mi to zamieniło. Ja idę te emeraldy odłożyć, bo. One tutaj chyba w skrzynce sobie były, tak, jak najbardziej. Odłóżmy je. Kurde, jak ja się jaram tym światem. I napiszcie, czy na przykład nie chcielibyście, że ja bym znowu tutaj zaprosił jakichś znajomych i żebyśmy sobie tu pograli. Odświeżyć ten świat i po prostu można grać, nie? Bo to jest przekonwertowane i wszystko tutaj można robić. Dobra, więc jeżeli chcecie, żeby na przykład Al Skyblock powrócił z tego starego świata, to zostawcie powiedzmy 100 lajków. Myślę, że to i tak, no, na troszkę dużo, dlatego że ostatnio w ogóle nie wrzucałem nic i trochę mi zasięgi spadły, ale 100 lajków może wam się uda wbić, jeżeli się naprawdę postaracie. W ogóle włączyłem muzyczkę z Minecrafta, znaczy przy resecie robiłem świata Minecrafta, znaczy się zostawiłem sobie muzyczkę, uznałem, że będzie bardziej klimatycznie. Bank tutaj mamy. W ogóle jeszcze te ustawienia, co ten. Bo widzicie, że mi tak kamera podskakuje, ja nie jestem do tego totalnie przyzwyczajony. Tu jest bank w ogóle, który nie jest skończony, albo ktoś go podpalił, bo tak wygląda. I mi się wydaje, że mogła być jakaś kiedyś afera z bankiem, że ktoś go podpalił. Coś mi się kojarzy, że mogło tak być. I nie zdziwiłbym się wcale, jakby się okazało, że tak jest. Tutaj była jakaś kopalnia i ja tu chyba chowałem rudy i w ogóle i ludzie to kopali. Jak tu kiedyś ktoś miał dobry kill off z beaconem, to tak naprawdę jakby tu ten stone, to wiecie, to totalnie można było sobie wykopać i co zmienić na tego stone'a. Znaczy cobblestone'a na dużą ilość emeraldów i z tego miało się naprawdę dużo bloków emeraldowych. Dobra, bo właśnie
Kurde, nie wiem czego, bo tu, tam część już zwiedziliśmy. Sklep samochodowy, nie wiem, tam wygląda jakby Bedwars miały być, albo jakieś targi innych graczy też to mogły być, mi się wydaje. Tam na dole są farmy, zobaczyłem je. I tu pod tym jest lawa. Tu są drzewa na start. Tu się, z tego co pamiętam, respiło i się niszczyło właśnie te drzewa. Ja jej coraz, jak była jakaś nowa osoba, to ja je stawiałem. To mi się wydaje, że mogliśmy kogoś torturować i go zamykałem. Ustawiłem mu spawna i go niszczyłem. Tu jest winda na górę, jak ktoś się respił na dole. To pamiętam, to jest drabinka. Kurde mać, no to było mocne. Dobra, chodźmy sobie do góry. Co my tutaj mamy? No myślę, że już możemy chyba iść sobie do działek. Jezu, pamiętam jak to robiłem, te światła. One działały tak, że ten, znaczy chciałem, żeby tak działały. Nie wiem w sumie, czy to działało, czy nie. Ale kurde, no mocne to jest, mocne. Strasznie mi się ten, pamiętam, podobało to wszystko. A mi się wydaje, że to nawet działa. Weźmy, usuniemy ten sensor. Aha, bym musiał wszystkie usunąć, a jeszcze nie mam ustawionego tego. Dobra, na razie to zostawię, bo mam ustawiony w ogóle inny skin XD. Dobra, tu był, kurde, nie pamiętam jaki chłop miał nick, ale tu jest jakiś domek po prostu taki niedokończony trochę. W ogóle ja pamiętam, jak jeszcze właśnie te działki robiłem bez płotków i w ogóle. Chociaż tam później już chyba robiłem płotki. Ten blok ja chyba sam zrobiłem. Ja tą działkę zbudowałem sam i tam sam to zrobiłem. Nawet nie wiem, czy ten blok jest dokończony, ale chyba jest. Tu jest jakiś taki bardzo fajny dom. On mi się podoba. Patrzcie, Mac OS, Mac System. Mamy tutaj te... no, butelki z wodą po prostu w tym, w alchemicznym tym. I chłop tu miał dużo emeraldów, nie wiem, w sensie... nie pamiętam totalnie ników, no jedynie kogo pamiętam, kto mógł grać na tym świecie, to był... Mafia, Angelino, X-Vertes, nie wiem, czy go ktoś jeszcze pamięta. Ja z nim jeden... Jak był odcinek z ekipy budowlanej, to on tam był, że on mi płaci, coś tam im płacę i ja z tego odcinek nagrałem. Kurde, jak ktoś pamięta, to naprawdę szacun. To jest jakiś domek niedokończony, nawet możliwe, że to był mój niedokończony. O, przerwało Minecraftową muzykę. Tak jak mówiłem, tu jest niedokończony domek, tu jest też jakiś spoko dom. A nie, tego nie odwiedzałem. Polska flaga. Dwa koniki. Nie wiem, czy to są samochody kupione, czy to są konie. Tu chłop miał pochowane wydrokiem dwie skrzynki. A ja możliwe, że ja mu to zabudowałem, ale ktoś mu to ukradł. Jest taka opcja. Dobra. Chodźmy sobie, cyk, tutaj. Tu mamy kolejny domek i on jest bardzo estetyczny i ładny. Mi się podobają takie domki. W ogóle dużo tutaj takich fajnych było, no, rzeczy. Prezent od i tu są trzy kropki, okej. Mamy kolejne, w sensie te domki w większości są puste. Co my tutaj mamy? Działka Koda? Działka Eryk788. Czy to jest działka... A, to jest działka Eryka, dobra. A tu jest działka Koda. Później już sobie podpisywali ludzie te działki, rzeczywiście. Bo tu już są, tu jest tabliczka. Działka Magol. Kurde, kojarzę tych ludzi, mi się wydaje. Joker, o kurde. Dobra, ale tu już widzę, że większość ludzi podpisywało te działki. Tu nie jest podpisane, bo tu jest rzeczywiście wejście do tego bloku takie, no. Są z siebie. Czy ja dokończyłem tą wideo i... Aha, okej. Okay. I to się po prostu płynęło w górę. Bo jeszcze nie wynaleźli wtedy tych, jak to się nazywało. Wtedy nie było jeszcze wynalezionych wind wodnych i się tam, tak musiałem to robić, że dało się wysiąść na każdym piętrze, albo były windy wodne, ale właśnie chciałem zrobić, żeby na każdym piętrze dało się wysiąść. Właśnie, on jest dokończony w środku, on nie jest. To są jakieś skrzynki, ale nie wydaje mi się, żeby to było moje. Ale coś tu jest dobrego, w sensie, nie wiem. Może to moje, no ale przecież ja tutaj nie grałem, ja jedyne co tu robiłem, no właśnie robiłem coś. Budowałem. Aha, ale teraz cierniami, ochroną przed ogniem, niezniszczalnością, zaklętym ogniem, nieskończonością, okej. Okay. W ogóle, nie wiem widzowie, czy zauważyliście, ale na przykład dzisiaj nie szumi. Może dlatego, że PS5 jest ciche, nie jak PS4, która brzmi jak wkrętarka i kosiarka i traktor w jednym. No, może dlatego jest ciszej. Okej, okay, ale strasznie mi się te domki podobają. W ogóle tutaj pominęliśmy od tego domku już na pewno nie zwiedzałem. I to była działka Eryka, to jest dom Eryka. I ja pamiętam ten dom, ja pamiętam dokładnie jak on tu wyglądał. Tu obrazy z tym spadły, bo to się zbagowało chyba z czasem po prostu. Enchant, jakieś inne tutaj, komputer, cyk, skrzyneczki.
Na pewno mi się wydaje, że ktoś musiał to mieć ukryte w tych domkach skrzynki, ale ja już nie pamiętam gdzie, no bo to jest za dawno, nie? Dobra, co my tu mamy? Tu jest basen Eryka. Portal do Netheru. A, to jest w ogóle kolejna działka, już czekajcie. Tu mamy jakąś mini chatkę i kogo to jest? Koda. No i to jest taka dosłownie mini chatka bez niczego. Ender chesty, właśnie. Co ja miałem w Ender chestie? Jajko smoka, jakieś sety. Blazerot? To wygląda jak brusz z jakiegoś serwera do kopania typu Cache MC. Dobra. No tak to wygląda. No jakichś specjalnie fajnych rzeczy w Ender chestie nie miałem. Chodźmy tutaj dalej. Tutaj mamy coś takiego, kolejny domek. Coś ukryte, jakieś skrzynki. Nawet spoko. Tak sobie myślę, czy właśnie jakbyśmy odtworzyli ten serwer. Jakby to wyglądało, nie? Byśmy musieli chyba te wszystkie działki zniszczyć, ewentualnie byśmy je zostawili i zniszczyli wszystkie skrzynki z itemami. I po prostu można by było kupować te działki razem z domami i po prostu, wiesz, później by sobie ludzie przebudowywali. I ten blok na przykład też by był do kupienia, jakby ktoś chciał, to by sobie go kupił. To jest naprawdę fajna ten, bo tu jest wszystko na gotowo, tylko poogarniać jeden dzień i tak naprawdę można grać. Co my tutaj mamy? To jest działka Jokera. On ma bardzo podobny dom do Eryka i te domy ktoś budował i Niko jego nie pamiętam. Widzicie, jakie te domy są podobne? Oj, patrzcie, tu już te... to nie wypadło już. A tam wypadło. A, bo tam były tabliczki położone i one się zbagowały po prostu podczas konwertowania świata, mi się wydaje, i one wypadły. Tu mamy loot, jakieś diamenty, pewnie to mógł sprzedać. I no tutaj pierwsze bogactwo zobaczyłem, które nie mogę kliknąć. O, pierwsze bogactwa, pierwsze, o kurde mać, ojojoj. No to jeżeli rzeczywiście byśmy na tym grali, to trzeba by było to zniszczyć. Bo czegoś takiego raczej bym nie dał. I tu widzę, że to jest mocna willa. Mi się wydaje, że chyba to mogło być mafii. Albo jakiegoś gościa, który był naprawdę bogaty na serwerze i chciał mu się to budować. Zobaczymy w ogóle, kogo to jest. Zobaczmy. Willa niedokończona, chociaż, no nie wiem, no chyba niedokończona, ja bym powiedział. To jest jakieś łóżko, ale bardzo ładne domki. Ja, jakbym chciał sobie domek w Minecrafcie zbudować, to mogę stąd właśnie brać przykłady. Tu jest długi tunel do basenu na dachu, no i po tym dachu można sobie chodzić. Tą wieżę już zwiedzaliśmy. Patrzcie, jaki duży basen zrobiłem. I tu już wtedy była ta ziemia taka do robienia? 4 lata temu? Czy o co chodzi? Czy nie wiem. Czy kiedyś była inna ziemia i to się... Co jest w ogóle? Serio była ta ziemia 4 lata temu? Możliwe, że była w sumie. O, tu w ogóle jest dom ze śniegu chyba. Kurde, nie zobaczę teraz, ale to jest śnieg po dźwięku. Pamiętam, kurde, jak te domki budowałem. Ja właśnie wymyśliłem ten design z śniegiem i tym drewnem ciemnym. I ludzie, nie wiem, to równie dobrze może być mój domek. Chociaż nie, bo to są emeraldy pochowane, to ja bym nie miał, mi się wydaje. Tu są horusy, jakieś inne... Portal do Endu? Ej, jakbyśmy nową edycję zrobili, to na przykład właśnie byśmy zrobili jakieś takie licytacje na strasznie drogie przedmioty. Jak właśnie były podpisy kiedyś, ludzie robili na serwerach takich, może ktoś kojarzy. Ten domek mi się wydaje, że to może być mój rzeczywiście. Co my tu mamy? Tak, to może być mój domek, bo to jest po prostu takie puste. A ja właśnie takie domki swego czasu budowałem właśnie z tym śniegiem, jak już mówiłem. Tu są jakieś skrzynki, no właśnie, no i tu są emeraldy, więc nie wydaje mi się, żeby to było moje. No ciężko mi powiedzieć, czy to było moje, czy nie, ale jeżeli, nie wiem, ktoś ogląda to, który rzeczywiście grał tutaj, to naprawdę pozdrawiam. Tu jest jakiś wiki 2061808. Tu jest kolejna działka Kuba Foxa, już pamiętam. Kuba Foxa już kojarzę. Mati Witek 7. To jest jakiś taki ubogi dom. Ale ja taki budowałem, jak jeszcze nie nagrywałem na YouTubie. I taki właśnie dom zbudowałem. W sensie bez tej części może. Bez tej części. I to było z 5-6 lat temu może takie domki budowałem. Całe. Całe takie i ewentualnie, żeby właśnie nie było widać tej końcówki tu. A no to ja teraz nie postawię, bo nie mam kopiowania bloków zmindowanego. Także tak się prezentują wszystkie działki tutaj. Myślę, że jeżeli byście chcieli, no to zostawicie te 100 łapek i ja bym szczerze ponagrywał z tego serwera. Totalna nostalgia mogłaby się tu zrobić, nie? Tak oglądając to naprawdę dużo ludzi myślę, żeby chciało zobaczyć, jak się poczuć tak jak kiedyś. Myślę, że mało osób, którzy
Nie wiem, Stew na przykład, Pingwin Packer, już wątpię, że on nawet w ogóle coś mówił, że na YouTube'a ma nie wrócić. Chociaż nie wiem, może kiedyś wróci. Zobaczymy. Także tak się prezentuje ten świat. Tu mamy jeszcze generator kobla, można sobie to niszczyć i z tego co wiem, to tu już wlatuje tutaj. Mógłbym sobie to przetestować niby. A już nie będę tego teraz testował. Bardzo fajne tu są strasznie rzeczy. Ogarnąć tylko permisję może, żeby nikt tego na pewno nie zniszczył. Albo puszczać tylko zaufane osoby po prostu z jakiejś rekrutacji czy coś. Znajomych moich dawnych. Na pewno Mafia by tu grał, bo Mafia nawet widzę, że on czasem na PS4 jest aktywny. A PS4 tutaj z PS5 może grać. Więc na pewno z Mafią myślę, że nie byłoby problemu, żeby on tu zagrał. Więc no... Takie końcowe moje oświadczenie, myślę, że gotowe. Nie wiem, List już chyba nie gra na PS-ie. Nawet nie wiem, czy on nie sprzedał PS-a, bo wątpię, że jeszcze gra. Dobra, no myślę, że nie ma co już przedłużać. O! Host Lukimala 11, ty pan burza. Drugi host Kari Karol. O, widzicie? Angelino TKW, to był on. Akazunia, wice host Mafia Lubin. Lublin, tu jest napisane, ma być Lubin. Moderator Mati Pilch. No kurde, powiem wam, nie wiem czemu Mafia nie jest na drugim miejscu, ale no, znaczy ogólnie wicehost... W ogóle wice nie wiem, czy się nie przez VXD. Wicehostem powinien być Mafia i w ogóle... Dobra, tu w ogóle jest boisko, ale nie wiem czemu ono jest z Bedrocka zrobione. Totalnie nie wiem. Tu było więzienie, pamiętam jak ktoś coś zrobił, to szedł do więzienia. No, ogólnie możemy jeszcze zobaczyć, co jest w endzie. Ja sobie wejdę do endu, nie? Ale w endzie chyba nic nie ma. Albo ewentualnie end też mógł się nie przekonwertować i to jest... Bo jest ender... Czy jest? Nie no, coś jest. Co jest grane? Patrzcie na to. Tu jest portal i tu się nowy zrespił. Nieotwarty. Oho. Dobra, ale mogę wyjść? Mogę wyjść. A, i napisy mam. Ale widzicie to? Dobra, wejdźmy sobie do netheru, bo w netherze może się coś przekonwertowało. Ale end totalnie inny jest po tym Coś się zepsuło totalnie. Dobra, biorę sobie obsydian. Nie wiem, czy kiedyś znajdę. Ogólnie nie wiem. Wydaje mi się, że skoro end się nie przekonwertował, wydaje mi się, że też jest szansa, że znaczy portal do netheru też się nie przekonwertuje. Znaczy nie portal, tylko end... No i tak dalej. Nie przekonwertuje się, dokładnie tak. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo... No, skoro tamto się nie przekonwertowało, to czemu miałoby to, no nie? Wiecie, o co chodzi. Chyba, że po prostu do endu nikt nie wchodził, no ale był portal, to wydaje mi się, że się opłaca. Tam nawet był, z tego co pamiętam, cennik. Więc jak ktoś rzeczywiście chciał, to sam mógł. Kurde, nie mogę znaleźć zapalniczki. Flint and Steel. Nie wiem, nie widzę. Tu może być, jest zapalniczka. Nie wiem, szukałem rzeczy do portalu przez, nie wiem, 2 minuty chyba. Dobra, cyk, robimy portal i uwaga, chwila prawdy, czy cokolwiek będzie tutaj. No i właśnie pamiętam, że jeżeli ten jeżeli ten świat był zrobiony na flacie, tu ktoś magazyny miał, o kurde. Czekajcie, bo tu ktoś miał węglem do zaklejone. Nie wiem, kogo to magazyny mogły być, ale ja pamiętam, że ktoś miał magazyny właśnie. Ale to nie ja, możliwe, że to na Mafii i Skyblocku miałem. Ale tu w tych skrzynkach nic nie ma totalnie. O co chodzi? Tu jest zakrojone... Aha. I co, tu nic, niczego totalnie nie ma? To po co te magazyny w ogóle? To jest totalnie taka baza, nie wiem. Nie wiem, po co taka baza. Pamiętam właśnie, że dużo ludzi strasznie tutaj kopało, bo... FI5 kilo właśnie kopał na strzała i to się fajnie kopało. I właśnie jeżeli na flacie zrobił świat, to tutaj w Nether też był na flacie. Pamiętam to bardzo dobrze. Takie rzeczy się pamięta. Dobra, więc Nether w sumie się przekonwertował, jakby nie patrzeć. No i co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego nostalgicznego, myślę, że odcinka dla niektórych. Pamiętajcie, żeby zostawić tutaj łapkę w górę, bo 100 lajków nie jest dużo. 100 lajków, a macie szansę, żeby powspominać trochę sobie, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu na PS5 oczywiście. Chciałem ogarnąć ray tracing, może mi się uda w jakimś tam czasie ogarnąć ray tracing na PlayStation, bo wiem, że się da, ale no, mam jakieś problemy z tym. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapę w górę, jak już mówiłem. No i co? Nara, widzowie! Uhu!